Siemano, witajcie, ja jestem Ritek i witam was na kanale Fast Trap. A w dzisiejszym odcinku mam dla was takie newsy. TPS skomentował sprawę Żabsona. Szpaku pojawi się na nowej płycie Taco Hemingwaya. Yankee Gee zarażony koronawirusem. Sarius, Wieśniak jest z wami, jak to kiedyś nazywała mnie większość. Tych, co teraz biją mi piątki. Oraz Filipeko Young Multi. A jeszcze przed obejrzeniem zapraszam was na mój Instagram i Instagram mojego menago. A teraz zapraszam do oglądania. Nie milkną głosy niedawnych informacji w sprawie nielegalnego koncertu Żabsona. Przypominam, że niedawno na światło dzienne wyszły informacje sugerujące, że Żabsonowi może grozić aż do 8 lat pozbawienia wolności. Powodem tych wydarzeń miał być niedawny koncert rapera, który ten spontanicznie zorganizował w Gdańsku. Gdańska prokuratura dopatrzyła się tam przewinień wynikających z braku informacji o imprezie masowej. A oliwy do ognia dodał także sanepid, który zgłosił zignorowanie obostrzeń. Słuchacze od razu stanęli w obronie rapera, jako przykład podając niedawne wiece polityczne podczas kampanii prezydenckiej. W podobnym tonie o całej sprawie wypowiedział się także TPS, który napisał, że nie zna twórczości Żabsona, ale takie zachowanie policji potępił. Kabaret, nie słucham tego Żabsona, ale z tym, że za takie coś grozi mu do 8 lat, to masakra. Wiece polityczne, dupy były pełne moherów i nikt nie płakał, bo głosy musiały się zgadzać. Jebać ich, niech wygra hip-hop. Poznaliśmy wszystkich gości dwóch nadchodzących albumów Taco. Dwie płyty rapera zbliżają się wielkimi krokami i na kilka dni przed oficjalną premierą otrzymaliśmy szczegółową tracklistę oraz listę gości, którzy pojawią się na płycie. Nie brakuje zaskoczeń. Dowiadujemy się, że album Jarmark zawierać będzie 12 utworów plus jeden utwór bonusowy. Wśród gości tego projektu znajdą się Artur Rojek, Gruby Mielski, Kaczap oraz Kacha z zespołu Calls. Drugi projekt, czyli Europa, zawierać będzie 13 utworów plus jeden utwór bonusowy. A poza Taco usłyszymy tam również BDS-a, Szpaka, Okiego oraz Boruciego. Premiera obu krążków zaplanowana jest na 4 września i wciąż możecie zamówić preorder obu płyt w zestawie oraz pojedynczo. Yankee Gee podzielił się przykrą informacją, ale także uspokoił swoich fanów. Iggy poinformował właśnie wszystkich, że został zarażony koronawirusem. Raper opublikował na swoim Insta Story specjalny wpis, w którym uspokaja słuchaczy i informuje o dalszych muzycznych ruchach. Fani gdyńskiego artysty zauważyli, że ostatnimi czasy zniknął on z social mediów. A teraz dowiadujemy się, co było tego przyczyną. Iggy napisał: w ramach wyjaśnień, dlaczego ostatnio nie ma mnie w internecie, odsuwając plotki i dopowiedzenia ludzi, przychodzę z wyjaśnieniami. Dopadł mnie koronawirus, ale całe szczęście mój bystry łeb już dawno wpadł na to, żeby zrobić sobie studio w domu. Bez obaw, pracuję i niedługo usłyszycie nowe rzeczy. Raper przestrzegł i zaapelował także do wszystkich obserwujących, aby ci dbali o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Pamiętajcie, żeby uważać na zdrowie i dbać o swoich bliskich. Bądźcie odpowiedzialnymi ludźmi i nawet jeżeli argument o zdrowiu was nie przekonuje, to pamiętajcie, że czas to pieniądz i nie warto go marnować na kwarantannę. W momencie jak mi się wydawało, także mogę się trochę różnić. Dobra, więc okej, czyli kolejną rzeczą jest to, że tak, jesteśmy razem na kwarantannie, bo takich pytań też było bardzo dużo. W momencie, w którym przyszły wyniki, byłam u Igora i już u Igora zostałam. No i oczywiście najwięcej było rzeczy typu, jak możecie w to wierzyć, to jest zwykła grypa. Słuchajcie, możliwe, ja nie mówię, że nie. Po prostu jestem osobą, która jest tu i teraz, wyniki są pozytywne. Jedyne, o czym myślę, to żeby to się skończyło, żeby wyjść, żeby zacząć ogarniać swoje sprawy z powrotem. Szkoły, pracy, wszystko stoi w miejscu w tym momencie. I jedyne, o czym myślę, to żeby wyjść, ogarnąć wszystko, żeby to się skończyło, żebyśmy byli zdrowi i zacząć normalnie funkcjonować i zapomnieć o tym. Nie mówię, co to jest, nie mówię, co ja o tym myślę, po prostu aby to się skończyło jak najszybciej i niech pójdzie w zapomnienie. I tyle. Sarius niedawno na swoim Facebooku dodał wpis z przesłaniem dla swoich fanów. Raper zaczął od tego, że żadna praca nie hańbi. Podał swój przykład, kiedy to pracował w Samsungu oraz myjni samochodowej, gdzie robił to, co po prostu musiał. Ja robiłem na myjni i przyjechało zażygane auto i całym sobą nie chciałem tego sprzątać, ale musiałem. Bo trzeba cokolwiek by się nie robiło, robić to solidnie do końca. Ale i w duchu wiedzieć i wierzyć w to, że obecne położenie to tylko etap przejściowy. Zaznaczył też, że artystą możemy być w każdej dziedzinie. Podkreślił, że nie powinniśmy frustrować się markowymi rzeczami. Piszę do was, żebyście nie frustrowali się flexem i ciuchami z Witkaca. Bo najbiedniejsi ludzie muszą ubierać się w najbardziej kosztowne ciuchy, aby zakryć swoją biedotę. Sarius wspomniał też o Warszawce, która jest pełna na social mediach. I to z niej zdaniem artysty wpływa najwięcej niepożądanych rzeczy. Musisz wiedzieć, że jak ja i cała reszta moich rapowych ziomali, naprawdę z pierwszej ligi rapu wspieramy cię i nas też niejednokrotnie nazywano już wieśniakami, śmieciarzami i tak dalej, w zderzeniu z ich światem. Ale kiedy już tacy jak ty, my pojawiamy się u nich na salonach, to zalega cisza. My dla nich jesteśmy nieobliczalni i prości. Boją się niepasujących pikseli. Raper podkreślił, że teraz osoby, które kiedyś nazywali
nazywały go wieśniakiem, biją mu piątki. Zaznaczył, że nie warto martwić się, że nie znajduje się w kółkach wzajemnej masturbacji. Co by ci te j***ne pajace nie powiedziały? Nie daj wytrącić się z uwagi w biegu po twój cel. Za 5 lat będą cię całować po rękach. Reprezentant Equality odpowiadał na pytania fanów. Young Multi już często stawał się tematem rozmów na temat tego, czy można nazwać go pełnoprawnym reprezentantem gatunku. Wiele osób ciągle upiera się przy tym, aby nie kojarzyć ex-youtubera z rapem. Kilka słów na ten temat dorzucił także Filipek, który na przeprowadzonym Q&A napisał, że nie przeszkadza mu fakt, że Multi rapuje. Mi kompletnie nie przeszkadza, że on rapuje. Co więcej, uważam, że nawet potrafi to robić w ciekawy sposób, na ciekawych patentach. Filipek dodał jeszcze kilka słów na temat tego, co zniechęca go do odpalenia nowości od Multiego. Ale jak gdzieś czytać raz po raz, że chujowo, że ma tak mało wyświetleń, że on jest rapstar, a biedne Polaki nie rozumieją jego przelotu, że on stawia na formę, a nie treści i tym podobne, że organizatorzy mu robią pod górkę, bo nie chcą go na festiwalach, to mnie to zwyczajnie zniechęca do odpalenia nowego numeru i sprawdzenia progresu, bo czuję tam jakiś niesmak. Na sam koniec reprezentant Equality napisał jeszcze: wiadomo też, że nie cytuję go dokładnie słowo w słowo i kieruje się też czasami jakimiś wycinkami, często z grupy Psycho, bo tam wzbudza duże zainteresowanie, a ja sprawdzam z nudów w robocie posty, ale taki wydźwięk to dla mnie ma. Nie lubię rozszczeniowej postawy raperów względem odbioru, a jego samego nie znam. Raz rzuciłem prześmiewczą gierkę słowną, ale to hard feelings zupełnie. Niech każdy robi co lubi. Miałem nigdy nie spróbować narkotyków. Moich trzech kuzynów było na odwyku, ale już nie rozmawiamy od lat, a tu każdy mówi, że to dobry wybór. Miałem 11 przemyśl, kiedy i raz upierdzi mi nic niestety. Ej, dziewczyny malowały kredą, sąsiedzi darli się, jakby to była przemoc. Kopaliśmy im drzwi, jak się robiło ciemno. Wtedy nikt nie traktował tego życia serio. Zanim poczułem pierwsze jointy, zanim zacząłem toczyć z tym systemem wojny, wtedy miałem znajomych, co opakowali torby. Na szczęście ja miałem dom spokojny. Ej, wtedy mój ziom nawijał i ktoś jeszcze. To było kiedy... Niech widzą mnie, wejrzał mi go, nie do mi mojej głowy. Nie ma skaterów na mnie, ale to tylko pomysł. Nigdy nie byłem na ziemi, dziwnie mi się na nią schodzi. Wolę latać w przestrzeni, kocham jak ich to boli. Jestem stworzony dla sceny, więc możesz nie robić mnie dobrze. Ja jestem innym człowiekiem, nie patrzę co pisze, gdzie po mnie. Żyję wciąż z moją rodziną, niech liczą się dla nich pieniądze. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Przypominam o Instagramach, a ja się z wami żegnam. Widzimy się już niedługo. Siemano!